Z mocy prawa komisarz wyborczy wygasił mandat radnego, jaki uzyskał na skutek wyborów samorządowych Czesław Frankiewicz. Nie można bowiem łączyć funkcji radnego i prezydenta miasta. Mandat jednak nie przepada. Miejsce w radzie zwolnione przez prezydenta Renkiewicza zajmie Stanisław Kulikowski. W wyborach uzyskał 303 głosy poparcia. Komisarz wyborczy postanowieniem wygasił również mandat Ewy Sidorek, która w kończącej się kadencji była zastępcą prezydenta miasta i wszystko wskazuje na to, że nim pozostanie. Miejsce pani wiceprezydent w Radzie zajmie Wojciech Pająk, który uzyskał 259 głosów. Póki co nie zapowiada się więcej zmian w składzie Rady Miejskiej Suwałk.